Cześć wszystkim! My z dziewczynami kochamy robić zdjęcia, wywoływać, wszystko co jest związane ze zdjęciami. A ja dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić prostą ramkę na zdjęcia. Ja na przykład wycięłam takie wzory. Wy możecie zrobić kwadratowe, prostokątne, trójkątne, jakie chcecie. Ogranicza Was tylko wyobraźnia. Pokażę Wam teraz, jak fajnie ozdobić ramkę. Możecie zrobić na różne sposoby. Ja Wam na przykład pokażę, jak to zrobić z takich kuleczek filcowych. One są genialne i są takie fajne, mięciutkie i na pewno Wam się spodobają. Musicie też mieć klej, aby je przykleić. Ja zrobię jakieś wzorki i zobaczymy, będzie genialnie. Na początek całą ramkę musimy obkleić klejem. Możemy to zrobić tak jak ja. Teraz bierzemy te kuleczki filcowe. Ja oczywiście mam w kolorze czerwonym, bo to jest mój ulubiony kolor. Gdzie też tutaj jest różowy jakiś, czy takie coś podobne do czerwonego. Ale wiadomo, każdy, jeżeli lubicie inny kolor, weźcie inny kolor. I teraz możemy nakładać na naszą ramkę, jakkolwiek chcecie. Mają to być Wasze ramki, jakiekolwiek wzorki. Ja ułożę całe kółeczko, żeby efekt był naprawdę niesamowity. I jeszcze tu ostatnie kuleczki, dwie. Można też docisnąć, żeby kulki się przykleiły bardzo mocno, żeby żadna nie spadła. I tada! Super ramka na zdjęcia. Pamiętajcie, że każdy może zrobić jaką tylko chce, w jakimkolwiek kolorze. Ważne, żeby to było Wasze. I koniecznie dzielcie się tymi pracami, dzielcie się, co zrobiliście, bo fajnie zobaczyć coś takiego, naprawdę.